Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj niczym w takich starych wydawnictwach, które ja jeszcze kiedyś czytałem o II wojnie światowej, zawsze była rubryka na froncie dyplomatycznym. I my znowu zerkniemy na front dyplomatyczny, a w zasadzie na teoretycznie naszych żołnierzy tego frontu dyplomatycznego. Chyba większość z Państwa się zgodzi, że chyba kiepsko ci żołnierze wyglądają, no ale trzeba się przyjrzeć temu wnikliwie, dlaczego tak się stało. A moim i Państwa gościem telefonicznie pan ambasador Krzysztof Baliński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początku, jak zawsze, zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wspierania naszego kanału finansowo. I przechodzimy do rzeczy. No, trzeba by się pochylić nad osobą szefa polskiej dyplomacji. Pan profesor Zbigniew Rau, zresztą to już za czasów PiSu, tych ostatnich lat 7, trzeci szef MSZ-u. Czyli to jest resort, no może nie z największą rotacją szefów, ale jednak tam z obsadą czasem jest problem. Najpierw był pan Waszczykowski, który różne gafy strzelał, potem pan profesor Jacek Eksperyment Czaputowicz, cytując naczelnika państwa, no i też profesor, tyle że prawnik, Zbigniew Rau. Jak można w ogóle ocenić jego dotychczasowe urzędowanie? Bo chyba jest z tej trójki, którą wymieniłem, on jest szefem MSZ-u, którego obecność jest, jakby to powiedzieć, bardzo dyskretna. Tak, no i w ogóle przy tym pojawia się pytanie, czy jest on w ogóle szefem naszej dyplomacji. Bo obserwując jego, jak to pan nazwał, dyskrecję, to mamy wrażenie, że to nie on stoi na czele polskiej dyplomacji, ale zupełnie ktoś inny. No w każdym razie rzeczywiście zgodzić się trzeba z panem, że jesteśmy w tej chwili na froncie pewnym. Sytuacja geopolityczna Polski jest przecież niezwykle trudna, niezwykle zagmatwana. Ważą się chyba, można powiedzieć, można odważyć się na takie powiedzenie, że ważą się losy Polski. I w takiej sytuacji rzeczywiście potrzebna jest niezwykle dynamiczna, ale i finezyjna dyplomacja i profesjonalni dyplomaci. Tymczasem, no, co my mamy, prawda? Jesteśmy zmuszeni raz po raz, albo musimy zadawać sobie pytanie, gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Dlaczego polska dyplomacja tak łatwo daje się wikłać w obce kombinacje dyplomatyczne? Czy nie jest zasadnym nazwanie MSZ Ministerstwem Spraw Obcych i Przegranych? Czy mamy do czynienia w ogóle z MSZ-em, czy z jego atrapą? No i zasadnicze pytanie, kto kieruje polską dyplomacją? Ponieważ gdybyśmy chcieli ocenić polską dyplomację, ocenić Zbigniewa Rau, to najpierw trzeba by zapytać, postawić pytanie, czy w ogóle on kieruje polską dyplomacją, czy jest sternikiem polskiej dyplomacji, czy jest tylko podwykonawcą albo jednym z podwykonawców tej dyplomacji. No i wreszcie pojawia się pytanie zasadnicze, czy polska polityka zagraniczna jest suwerenna? Czy Polska jest podmiotem polityki zagranicznej? Czy ta polityka jest pisana w Polsce, czy jest dyktowana z zewnątrz? No takie pojawiają się pytania na pańskie pytania. I także, a dlaczego takie pytania stawiamy? Zadajemy, bo ostatnie dni przynoszą przykłady pociągnięć dyplomatycznych, ja bym to nazwał nawet wyczynów dyplomatycznych, wręcz absurdalnie sprzecznych z fundamentalnymi interesami Polski. Przykład. Sankcje wobec Rosji, które faktycznie najbardziej uderzają w Polskę.
Wreszcie te nieprzerwane deklaracje i pociągnięcia dyplomatyczne naszej dyplomacji. Co jeszcze należy zrobić dla Ukrainy? I w tym kontekście pojawia się taka refleksja, że czy istnieje na świecie jakaś dyplomacja jakiegoś innego kraju, która w stosunkach dyplomatycznych nie kieruje się własnymi interesami, nie definiuje tych interesów, tak jak to ma miejsce w Polsce. My przyjęliśmy za swoją dyplomatyczną narrację ukraińską, prawda? I tak dalej. I inne jeszcze, które można by tutaj wymieniać, takie właśnie pociągnięcia dyplomatyczne, które nie działają na rzecz realizacji polskiego interesu narodowego, tylko temu interesowi szkodzą. To są na przykład takie rzeczy jak oddanie wszystkich naszych zasobów dyplomatycznych, politycznych, nie mówiąc o wojskowych, ekonomicznych, do dyspozycji Ukrainy. I wreszcie panująca w naszej dyplomacji, przy czym nie mówię oczywiście tutaj tylko o ministrze Rau, bo wcześniej powiedzieliśmy, że on się nie zajmuje praktycznie dyplomacją, tylko innych dyplomatów, dominuje retoryka oberg. Obraziliśmy już Macrona, Scholza, premiera Włoch Dragiego, najłagodniejsze z tych prawda, oberg to jest ruska onusa, porównywanie do Hitlera, przecież i takie coś miało miejsce niedawno. I zerwaliśmy praktycznie stosunki ze wszystkimi partnerami naszymi, sąsiadami, sojusznikami. Najbardziej drastyczny przykład to jest praktycznie narażenie na szwank naszych wielowiekowych tradycyjnych stosunków przyjaźni z Węgrami. No i teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? W mojej ocenie skromnej, w moim postrzeganiu rzeczywistości, przyczyną tego, poza tym, że w urzędzie do tego powołanym, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, głos ma piąta kolumna i głos mają nędzni, nieprofesjonalni polscy dyplomaci, to powód jest jeden zasadniczy. Polityką zagraniczną w Polsce zajmują się wszyscy, tylko nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszyscy z wyjątkiem ministra spraw zagranicznych. Już wcześniej, za czasów jeszcze Waszczykowskiego, MSZ w pewnym sensie zdemontowano i to w sposób oficjalny. Otóż formalnie sprawy europejskie, czyli wydaje się, że zasadnicze, prawda, dla dyplomacji, przeniesiono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sprawy atlantyckie, czyli stosunki z USA, a praktycznie stosunki z Żydami, z organizacjami żydowskimi Stanów Zjednoczonych, przeszły do Kancelarii Dudy. Andrzeja Dudy. W sumie szefowie MSZ, czyli dzisiaj panu profesorowi Zbigniewowi Rau, zostawiono tak zwany trzeci świat. Azję, Afrykę, kraje takie jak na przykład Egipt. Ale i też nie całkiem. Bo niedawno byliśmy świadkiem tego, że i w taką tematykę skutecznie, w cudzysłowie oczywiście, wstrzynił nosa znany z talentów dyplomatycznych prezydent Andrzej Duda. Bo już na ten temat żeśmy mówili, ale może w jednym słowie, że nie dość, że z gospodarzami, czyli z prezydentem Sisi, rozmawiał tylko o interesach Ukrainy, nie dość, że próbował wspierać Ukrainę w eksporcie produktów rolnych do Egiptu, to jeszcze wprost deklarował: mam tu misję zleconą mi przez Zełenskiego. No i poinformował wreszcie na gospodarzy na koniec tych rozmów, co już jest ewidentnym dyplomatycznym faux pas, że głodujący przez Putina, z winy Putina, Egipcjanie, Arabowie i Murzyni dokonają inwazji na kontynent europejski i zdewastują ten kontynent z powodu głodu. Tak, taka była retoryka, taki był wydźwięk całej tej wizyty.
Tymczasem Egipt z góry i przed wizytą wiedzieliśmy, powinniśmy wiedzieć, powinna polska dyplomacja wiedzieć, że Egipt ma zupełnie inne niż my podejście do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Że Egipt bardzo źle ocenia to, że prezydentem Ukrainy jest polityk pochodzenia żydowskiego, mającego bardzo dobre, ścisłe stosunki z Izraelem, czyli no, oponentem, wrogiem Egiptu na Bliskim Wschodzie, i że Zełenski, Ukraina prowadzi skrajnie proizraelską politykę w konflikcie bliskowschodnim. No i tutaj już jako anegdotka, tak nawiasem mówiąc, ale to się bardzo, bardzo ściśle wiąże, nazwijmy to, z warsztatem dyplomatycznym. Otóż nazwisko Duda w języku arabskim, czyli w języku używanym w Egipcie, ma bardzo brzydkie znaczenie. Mianowicie oznacza pasożyta tasiemca. Więc, no, wie pan, no już przygotowując się do takiej, prawda, wizyty, powinno się było zasugerować prezydentowi, że panie prezydencie, z takich to a takich względów wolelibyśmy, żeby z misją dyplomatyczną do Egiptu konkretnie, czy do jakiegokolwiek innego kraju, udał się inny polityk polski. Przecież mógł taką misję wykonać na przykład Morawiecki, prawda, i tak dalej. No i jeszcze takie tam inne związane z podejściem Zełenskiego, prawda, do którego tam przecież reprezentował Duda w Egipcie podejście, to jest to, że udał się do Egiptu, kraju, no, delikatnie mówiąc, będącego w konfliktowych stosunkach z Egiptem, w towarzystwie, czy otoczył się ekipą polityków polskich pochodzenia żydowskiego. Ale to już po prostu jest zupełnie ocena taka marginesowa. No i co w związku z tym, w związku z takimi wyczynami dyplomatycznymi mamy jeszcze innego w polskiej dyplomacji. 20 czerwca, czyli kilka dni temu, na spotkaniu z ambasadorami Rzeczypospolitej Duda wymienił priorytety polskiej dyplomacji. Poza, prawda, wymienił to wśród tych priorytetów udzielenie schronienia uchodźcom z Ukrainy, wsparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy, sankcje wobec Rosji, to wszystko są według Dudy priorytety polskiej dyplomacji. Ale wszystkie głupoty, prawda, przebił, mówiąc o tym, że priorytetem polskiej dyplomacji są dostawy broni dla Ukrainy. Odchodząc od tekstu napisanego mu przez doradców, wygłosił, no, myśmy kiedyś żartowali w NSZ-cie, z głowy, czyli z niczego. Jak państwo, tak cytuję go. Jak państwo wiedzą, mówi to do polskich ambasadorów Rzeczypospolitej, jak państwo wiedzą, wysyłamy je w ogromnej ilości uzbrojenie, bo nie ma co ukrywać, wysyłaliśmy za ponad 1,6 mld dolarów. I teraz proszę uważać. To się może w głowie nie mieścić, że Polska wysłała taką pomoc. Wysłaliśmy prawie, że bez zastanowienia. Czyli, wie pan, no rzecz, przyznaje się do tego, że najważniejsze, czy jakby kardynalne pociągnięcie dyplomatyczne w tych dniach, w tych czasach podjął on, czy cała ekipa dyplomatyczna Polski bez zastanowienia. No, czy tutaj do tego jest potrzebny jakikolwiek komentarz, żeby było jeszcze weselej, gdy mówił o dostawach broni dla Ukrainy, to zaznaczył, że Polska wzmacnia też znacznie swój potencjał militarny. No nie wiem, czy śmiać się, czy płakać,
na takie diktum. Nawiasem mówiąc, Michał Dworczyk, kolejny czołowy dyplomata Polski, to jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Radiu Plus pytany o tą pomoc wojskową, powiedział, że ta kwota sukcesywnie rośnie. Jak mogę podsumować te słowa prezydenta Dudy, no i ministra Dworczyka, że jedna sprawa to zaszkodzić Polsce, a druga jeszcze się tym chwalić, prawda? No i takie mamy. Ale co do prezydenta Dudy, w jego kancelarii mamy człowieka, który też zajmuje się dyplomacją. Obok, czy w miejsce Zbigniewa Rau. Też osobnika, który doskonale ilustruje, kto odpowiada za sukcesy, w cudzysłowie, polskiej dyplomacji. Jest to Jakub Kumoch, wschodząca gwiazda polskiej dyplomacji w kuluarach, prawda, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy biura prezesa Kaczyńskiego. Mówi się, że to jest kandydat, czyli przyszły minister spraw zagranicznych. Jakub Kumoch, to jest szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Otóż też kilka słów na jego temat. W Szwajcarii, gdzie był ambasadorem, odniósł następujący sukces dyplomatyczny. Odkrył istnienie tak zwanej grupy Ładosia, czyli grupy dyplomatów działających na terenie Szwajcarii podczas wojny, którzy uratowali 800 Żydów przed zagładą dzięki wydawaniu im fałszywych paszportów. I więc tam w Szwajcarii, zamiast stosunkami polsko-szwajcarskimi, Kumoch zajmował się pracą historyczno-archiwistyczną i wykupił, doprowadził do tego, że archiwa dotyczące, prawda, tej akcji wykupiła Polska, a nie na przykład Yad Vashem, za 400 tysięcy dolarów. Na nowym stanowisku, bo wkrótce po tym sukcesie dyplomatycznym został ambasadorem w Turcji, na nowym stanowisku Kumoch wyznaczył polskiej dyplomacji kolejne zadanie. Brzmiało ono tak, są jego słowa. Każdy ambasador, który wyjeżdża do kraju, w którym była placówka polska w czasie załgady, powinien zacząć od tego, że idzie do archiwum akt nowych i wyciąga tam po kilkaset dokumentów. Bardzo podobną historię obecnie siedzimy w Turcji. Będzie o tym też głośno, bo jesteśmy na tropie bardzo poważnego i podobnego działania. Podobnego działania, to znaczy znowuż tych archiwów dotyczących ratowania Żydów. Ale na tym nie koniec. Złożył bardzo mocne oświadczenie o połączeniu ogromnej potęgi Turcji i ogromnej potęgi Polski. Złożył też deklarację. Polska popiera przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Absolutnie chcemy, aby Turcja była członkiem UE i to powinno pozostać naszym celem. No wie pan, no, przyszły minister spraw zagranicznych mówi słowa i to na pewno bez upoważnienia ze strony centrali czy ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi coś takiego bez elementarnej refleksji. Czy członkostwo Turcji w UE nie prowadzi w prostej linii do kolejnych milionów imigrantów w Europie? Czy wprowadzenie do tak osłabionego organizmu jak Europa Turcji nie oznacza zupełnego rozkładu, pogłębienia kryzysu tożsamości i kulturowej dekadencji Europy i tego, że partia Erdogana, właściwie to się powinno wymawiać Erdoana, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że tak to wymawiamy, że partia Erdogana byłaby najsilniejszą partią w Parlamencie Europejskim. I Kumoch bajdurzył w dniach, kiedy zaogniał się spór między Turcją i Unią Europejską na temat stref morskich na Morzu Śródziemnym. Kiedy, prawda, Turcja zajmowała się przerzutem islamistów do Syrii, a także na Syna i do Libii, gdzie walczą ci islamiści u boku państwa islamskiego. Kumoch bajdurzył to, czy te wynurzenia miały miejsce wtedy, gdy
decyzją Erdogana najwspanialsza budowla świata chrześcijańskiego pierwszego tysiąclecia naszej ery, Bazylika Hagia Sofia w Konstantynopolu, została zamieniona w meczet. No i mamy też, ale to już nieoficjalnie, z Belwederu, już jako pracownik Belwederu, finezyjne posunięcie dyplomatyczne, a mianowicie Kumoch udał się dwa tygodnie temu, czy 10 dni temu, z tajną misją do Turcji, by spotkać się z pewnym ważnym, prawda, no, pochańcem. Przypomnijmy, że tak nazywano Sienkiewicza Tatarów. A przy tym, żeby chociaż tak jak otumaniony przez kabalistów Mickiewicz chciał montować Legion Żydowski, ale gdzie tam? Chodzi o montowanie jakiegoś legionu z islamistami pochodzącymi z Krymu. No i jeszcze jedna osoba, też chyba warto omówienia, jeszcze jeden dyplomata, prawda, który działa w kancelarii prezydenta Dudy w miejsce czy zamiast profesora Zbigniewa Rau, to jest Przemysław Żurawski-Welgrajewski, pochodzący, o ile mi wiadomo, z pana rodzinnej Łodzi. W każdym razie jest to dzisiaj przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności w Belwederze i równocześnie szef Rady Politycznej PiS. I otóż ten Przemysław Żurawski-Welgrajewski, też kandydat na stanowisko ministra spraw zagranicznych, w lutym ubiegłego roku, gdy doszło do incydentu zastrzelenia przez Turków rosyjskiego samolotu w Syrii, wpadł w euforię i wzywał takie, prawda, składał oświadczenia czy oceny. Stworzyć przeciw Rosji koalicję z Turcją, w której Rosja zaszła za skórę w kwestii syryjskiej. Proste narzędzia jak zamknięcie wszystkich cieśni czarnomorskich i bałtyckich dla rosyjskich statków ułatwiłoby też sytuację Czeczeni, ułatwiliby też sytuację, przepraszam, Czeczeni i Tatarzy. A może Syberia głośniej domagałaby się autonomii. Przypuszczanie już wejście w granicę Ukrainy pierwszych uzbrojonych międzynarodowych ochotników skłoniłoby zbrodniarza Putina do rozmowy. Przy czym przysięgam, że nie są to słowa wymyślone przeze mnie dla pognębienia naszego czołowego dyplomaty, ale są to autentyczne słowa oceny geostrategiczne współpracownika prezydenta Andrzeja Dudy. No i jeszcze jeden, prawda, dyplomata pracujący w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, Andrzej Zbertowicz. Ten z kolei jest formalnie doradcą od wszystkiego. Niedawno, chyba dwa dni temu, wygłosił takie zdanie. Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś Unii Polsko-Ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi. To takie słowa powiedział w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej. Wcześniej dyplomata Andrzej Zybertowicz, przy okazji to było nowelizacji ustawy o IPN, powiedział takie słowa, które stały się filozofią polityczną Dudy i w ogóle chyba wszystkich naszych rządzących. Otóż te słowa brzmią tak. Prawda bardzo często w polityce zagranicznej przegrywa. Aby polityk mógł zabiegać o prawdę, musi zachować władzę. A żeby zachować władzę, często musi ulegać siłom zewnętrznym, które na to pozwolą i w tym pomagają. Czyli dokonując przekładu z ich na polski, najważniejsze jest zachowanie władzy, nawet za cenę zdrady interesów własnego państwa. No i jeżeli pan pozwoli, mam kontynuować, to przecież
polityką zagraniczną nie zajmuje się tylko Duda i jego doradcy, ale wielu, wielu innych ministrów rządu, a nawet posłów PiS. Na szczególną uwagę zasługuje Michał Dworczyk. Tutaj można by przytoczyć wiele jego takich geopolitycznych, prawda, wypowiedzi tyczących geopolityki czy polskiej polityki zagranicznej. A jest to osoba, któremu warto przy jakiejś innej okazji poświęcić więcej uwagi, ponieważ w polskiej dyplomacji, zwłaszcza na odcinku wschodnim, w tym także w obsadzie kadrowej tamtejszych placówek dyplomatycznych, odgrywa wielką, niepomierną do jego stanowiska rolę. Wreszcie mamy takich dyplomatów jak Grażyna Bandyk, szef kancelarii Dudy. Ukraina dostaje od Polski to, o co prosi. Wreszcie mamy Zbigniewa Kuźmiuka. Zwiększenie składki, czyli postulował, zwiększenie składki spożywczej członkowskiej w UE, by stworzyć specjalny fundusz pomocowy dla Ukrainy. W Kijowie podczas polsko-ukraińskiej konsultacji międzyrządowych Kaczyński też zarysował doktrynę polskiej polityki zagranicznej. Otóż cytuję. W ten sposób realizuje się marzenie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czyli doktryną, priorytetem polskiej polityki zagranicznej, polskiej dyplomacji jest realizowanie marzeń Lecha, jego brata. Przy okazji też wylansował nową doktrynę gospodarczą. Lepiej być trochę zadłużony niż okupowany. Innymi słowy, degradacja gospodarcza Polski, rozbrojenie polskiej armii chroni nas przed ruskimi bombami, a im droższa benzyna, im wyższa inflacja, tym mniej ruskich bomb spadnie na nasze głowy. To jest doktryna naczelnika państwa, bo przecież tak trzeba go nazwać i taka jest faktycznie rzeczywistość, jeśli chodzi o nasz rząd. Wtórował mu, prawda, inny dyplomata, wicepremier Henryk Kowalczyk. W naszym żywotnym interesie jest rozbrojenie Ukrainy, aby Rosja przez kilkadziesiąt lat nie mogła zagrozić Polsce. Lepiej być zadłużonym, więcej płacić za żywność, niż na własnej skórze przeżywać to, co teraz Ukraińcy. No i związana z tym inna doktryna lansowana w tej chwili usilnie przez to jest to, że priorytetem naszej polityki zagranicznej powinno być zabieganie za członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Przy braku jakiejkolwiek elementarnej refleksji, że członkostwo Ukrainy w UE prowadzi w prostej linii do degradacji polskiego rolnictwa. Ale tego tematu to już nie rozwijajmy. No i wreszcie polityką zagraniczną zamiast polskiego MSZ prowadzi przecież MSZ Ukrainy, a zwłaszcza ambasador Ukrainy w Warszawie. Tutaj nie mamy czasu, ale można by przecież przytoczyć ewidentne polecenia, pouczania, wydawanie polskim politykom instrukcji, protekcjonalnego zachowania się dyplomatów ukraińskich, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, ale co jest najbardziej pikantne, to jest to, że te pouczenia, te instrukcje są czy były natychmiast wprowadzane w życie. I to tutaj najbardziej kuriozalnym jest to, że Ukraina traktuje naszych polityków jak chłopców na posyłki, a uważa się za kierownika politycznego, prawda, Europy i Polski, a jest to przecież państwo praktycznie upadłe. Prawda? A jednak jest w stanie prowadzić czy dyktować polityką zagraniczną państwu, jakby nie było, jednak teoretycznie przynajmniej, państwu odgrywającemu ważną rolę w tym regionie Europy.
No i wreszcie też trzeba, tutaj mówiąc o dyplomacji ukraińskiej, trzeba powiedzieć, że no może nie trzeba powiedzieć, ale można sobie pozwolić na taką ocenę, że rolę w polskiej polityce zagranicznej odgrywa też no, bezpieka ukraińska. Bo co tu dużo mówić, no ale prawda, przykład tej afery Kuchcińskiego, z nagraniem Kuchcińskiego, do niedawna marszałka Sejmu, a dziś przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wydaje się rzeczą oczywistą, że jakieś haki na temat Kuchcińskiego, a także na temat innych polskich polityków, bezpieka ukraińska niewątpliwie ma. I jeszcze jedna sprawa. Wydaje się, że Amerykanie stawiają na bezpiekę ukraińską przy, jakby to powiedzieć, obrabianiu Polski. Bo dlaczego? Dlatego, że bezpieka ukraińska jest jeszcze bardziej spolegliwa niż bezpieka polska, a oprócz tego jest no po prostu, co tu dużo mówić, ale jest jakby no bardziej bezwzględna i tania w obsłudze. I tutaj mówiąc o bezpiece ukraińskiej, mówiąc, wymieniając nazwiska, czy większość nazwisk wymienionych przeze mnie osób, które zajmują się dyplomacją, to uderza jedna rzecz, że są to osoby pochodzenia niepolskiego. Czyli wniosek, czy kolejna konkluzja, że w dyplomacji polskiej czynnik narodowościowy, czynnik pochodzenia etnicznego odgrywa też swoją rolę, ale tutaj tego tematu chyba nie mamy czasu, chyba nie, w tej chwili nie ma jakichś sprzyjających okoliczności. No to jest temat, na osobną rozmowę. Więcej zgłębić, to jest temat na osobną rozmowę. Jeszcze tylko przy tym temacie narodowość ma znaczenie i że czynnik narodowościowy, o czynniku narodowościowym trzeba pytać i trzeba mówić, bo przecież chodzi tutaj o konflikt lojalności i chodzi o to, że tacy ludzie nie dają gwarancji obrony polskiego interesu narodowego. To tylko jeszcze jedno zdanie. Polityką zagraniczną w Polsce zajmuje się także Muzeum Polin. Muzeum Polin za przyzwoleniem polskich władz ma quasi monopol na stosunki z diasporą żydowską i z Izraelem. Nie kto inny jak prezydent Duda pozwolił na otworzenie przy Muzeum Polin faktycznej ambasady Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Też temat, prawda, do omówienia przy okazji. No właśnie tutaj jest jedna rzecz, którą podnosi wielu pracowników, nawet byłych czy obecnych, no raczej byłych, czy też polityków, obserwatorów, czy też byłych pracowników służby dyplomatycznej, że kierownictwo obecnego resortu, i tu nie mówimy tylko o ministrze, bo minister to jest często stanowisko polityczne, ale całe kierownictwo resortu spraw zagranicznych to są ludzie, którzy w życiu na placówce nie byli, którzy się po prostu na tym fachu dyplomatycznym nie znają. To jest chyba też ten problem, że w zasadzie, jak już rozmawialiśmy kiedyś tu na antenie, Polska kadr dyplomatycznych nie ma prawie, a jeśli już są, to bardzo często jest to właśnie ten element taki, to pan też kiedyś użył tego sformułowania, o pogrobowcach Geremka. Tak,
No, właśnie. Wie pan, jeśli chodzi o profesora Rału, Zbigniewa Rału, to oczywiście jest to profesor, teoretyk, inna sprawa, zajmował się problematyką dość odległą dyplomacji, ale w każdym razie niewątpliwie jest to facet mający dorobek naukowy w problematyce międzynarodowej, prawda, prawo międzynarodowe i tak dalej. I co do niego nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń, poza tym generalnym zastrzeżeniem, że jeżeli widzi, jaka jest sytuacja w polskiej dyplomacji, jeżeli widzi, kto za niego robi dyplomację, kto wtrynia się w jego sprawy, to ja na jego miejscu podałbym się i to z hukiem do dymisji, a nie, prawda, jakby autoryzował polską politykę zagraniczną. Ale to wszystko jest w porządku, że jest rzeczą przyjętą na całym świecie, że ministrem spraw zagranicznych zostaje polityk, a nie profesjonalny dyplomata. To są rzeczy dopuszczalne. Natomiast tragedią polskiego MSZ-u i tragedią także profesora Lau jest to, że wszyscy jego zastępcy, czyli całe kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to są ludzie bez żadnego doświadczenia dyplomatycznego. To są ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z dyplomacją. To są ludzie, którzy nigdy nie byli na żadnej placówce dyplomatyczną. Nie chcę wymieniać się nazwisk tych dyplomatów. Zresztą ich ocena też byłaby bardzo zróżnicowana, bo są wśród nich ludzie bardziej inteligentni i mniej inteligentni. Są ludzie, w których wystąpieniu widać jakąś troskę o polski interes narodowy, a są i tacy, którzy z polskim interesem narodowym nie mają nic wspólnego. I tutaj wymienię jedno nazwisko. Jest to bardzo aktywny zastępca profesora Rału, niejaki Jabłoński, który formalnie ma w MSZ-cie przydzielony pion Bliskiego Wschodu, ale nieformalnie jest najbardziej aktywny, najbardziej głośny w całym ministerstwie i to praktycznie on dominuje, prawda, w MSZ-cie. Profesora Rału nie słychać, albo słychać bardzo rzadko, natomiast bardzo często i głośno słychać tego właśnie osobnika zwanego Jabłońskim. Nawiasem mówiąc, też omawiając kiedyś, może w przyszłości, kwestię czynnika narodowościowego, to i w tym kontekście też nazwisko Jabłońskiego będzie musiało paść. Nie chcę tutaj przytaczać, prawda, jego prawda, no, tych różnych wypowiedzi dyplomatycznych. To przecież on jest znany z tego, że proszę sobie wyobrazić, jakiś podrzędny urzędnik w podrzędnym ministerstwie wygłasza tyrady, oficjalne komunikaty dyplomatyczne, w których zawarte są obelgi na przykład pod adresem Putina, czyli prezydenta sąsiadującego państwa, z którym utrzymujemy stosunki dyplomatyczne, z którym będziemy wkrótce zmuszeni normalizować stosunki, i te stosunki będzie normalizował z ramienia MSZ-u Jabłoński. No ale prawda, jest jak jest. Ale ważniejsze jest to, że ci właśnie zastępcy ministra Rału lansują, wytwarzają, prawda, geopolityczne tezy, wizje, które nie są niczym innym, jak tylko dyplomatycznymi omamami. No przecież ja to tak próbowałem kiedyś, prawda, jakby streścić, podsumować te wszystkie miazmaty, prawda, dyplomatyczne wytworzone w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wytworzone przez naszych dyplomatów. To mniej więcej byłoby tak, w kilku zdaniach. To nie jest tylko wojna z Rosją, to również pośrednio jest wojna z Niemcami.
wojna o rozbicie strategicznej osi Berlin-Moskwa, będącej śmiertelnym zagrożeniem dla naszej suwerenności. Rosja musi ponieść na Ukrainie klęskę. I to klęskę tak oczywistą, by była ona widoczna dla całego świata, niczym za czasów ZSRR w Afganistanie. Stoimy przed podwójną szansą oddalenia rosyjskiego zagrożenia z jednej strony, a z drugiej osłabienia i skompromitowania Niemiec. Na dodatek możemy tego dokonać ukraińskimi rękami bez naszego bezpośredniego zaangażowania. Co więcej, klęska rosyjsko-niemieckiego tandemu sprawi, iż skompromitowane Niemcy stracą mandat do przewodzenia Europie. To zaś automatycznie wywinduje znaczenie Polski i reszty państw naszego regionu. No, wie pan, jak można coś takiego uczynić? Nie dość, że prawda, głupoty, to jeszcze zaczyn, prawda, jakieś czy przepowiednie czy prognozy no, totalnej klęski polskiej polityki zagranicznej. No, jak można to inaczej podsumować tym, że dyplomacją w Polsce zajmują się notorycznie przegrywające miernoty. Że ludzie, prawda, którzy nigdy nie walczyli, a jeżeli walczą, to tylko o certyfikat koszerności, prawda, które inwestują media żydowskie w Ameryce. No, krótko mówiąc, sytuacja czy profesjonalizm polskich dyplomatów ma się niezbyt dobrze i co możemy powiedzieć w tym temacie, co możemy powiedzieć? Proszę sobie wyobrażać, że wygłaszając takie słowa, ci ludzie nawet nie potrafią odczytywać ewidentnych sygnałów, prawda, które płyną już, prawda, ze świata, ze strony innych dyplomacji, prawda. Że oni w ogóle nie rozumieją, o co ten konflikt na Ukrainie się toczy. Wstawiają palce między drzwi i futrynem, wdają się w gry, w których nie wiedzą, o co chodzi, których zasad w ogóle nie znają. Przecież płyną ewidentne sygnały w tej chwili ze strony chociażby nawet Stanów Zjednoczonych. Jak sytuacja się, prawda, w konflikcie ukraińsko-rosyjskim rozwinie. Niedawno przecież z inicjatywy USA była rozmowa ministra, sekretarza obrony i szefa połączonych szefów sztabów z Gierasimowem i Szojgu, że mamy przecież ewidentne sygnały, że Stany Zjednoczone wycofały się z polityki obelg i z celu zmiany reżimu w Moskwie. Że Stany Zjednoczone już nie tylko, że są za rozmowami, ale zachęcają Ukraińców do rozmów pokojowych. Że Stany Zjednoczone wysyłają już ewidentne sygnały, że są za cesją części terytorium Ukrainy na rzecz Rosji. Dlaczego to robią? Też nasza dyplomacja tego nie dostrzega, że jest to wymuszone przez realizm wojenny, sytuację na polu bitwy, że Amerykanie mieli zamiar pokaleczyć i osłabić Chiny, ale sytuacja się rozwinęła zupełnie w innym kierunku, że wprost przeciwnie, taką polityką Chiny, Stany Zjednoczone doprowadziły do czegoś odwrotnego, do wzmocnienia Chin. Że wreszcie mamy kryzys gospodarczy Stanów Zjednoczonych, który wymusza na Bidenie wycofanie się z polityki. I że wreszcie zbliżają się wybory do ogół i z kongresu. No nasza dyplomacja, nasi dyplomaci, nasi geostrategzy nawet z tak ewidentnych sygnałów nie potrafią wyciągnąć żadnych wniosków. To jeszcze jedna rzecz w zasadzie na koniec, ale zainspirował mnie jeden z widzów pod którymś programem, który napisał, że szefem polskiej dyplomacji to tak naprawdę jest Antony Blinken. I czytając notkę biograficzną pana ministra, gdzie on był stypendystą również w Stanach Zjednoczonych,
No, ta myśl mi się wierca tak nieznośnie w głowę, jak to, jak się połączy jakby te dwa fakty. Te właściwie fakt i opinie, no ale jest to na pewno ciekawe. Nie, no to jest rzeczą oczywistą, że polska polityka zagraniczna nie jest suwerenna. Jeżeli jakieś mocarstwo zewnętrzne nam tę politykę dyktuje, to są niewątpliwie Stany Zjednoczone, czyli prawda, Antony Blinken, który tak nawiasem mówiąc przecież ma korzenie polskie, bo jego dziadek żył, wychowywał się, żył w Białymstoku. Oczywiście to było jeszcze przed niepodległością. Także dla mnie rzeczą oczywistą jest, że faktycznym kierownikiem polskiej polityki zagranicznej i nie tylko zagranicznej jest Antony Blinken. No, także tutaj na pewno z tym słuchaczem musimy się oczywiście zgodzić. No i myślę, że ponieważ tutaj temat został omówiony tak szeroko, że postawimy kropkę. Tutaj nie tylko było o ministrze Rau, ale również o innych aktorach. No ale to ja bym zakończył takim akcentem, że no, to dowodzi właśnie tego, co powiedziałem na początku, że jego obecność jest dyskretna, jeśli chodzi o sprawowanie swojego urzędu. Skoro mieliśmy omawiać, prawda, i oceniać pana ministra Zbigniewa Rau, to co się, jaki wniosek, czy jaka ocena na koniec tej naszej rozmowy powinna się pojawić? Że minister Rau nie powinien firmować takiej sytuacji w polskiej dyplomacji. Powinien się jak najszybciej podać do dymisji. No i cóż, zobaczymy, czy pan minister Rau sobie to weźmie do serca. Tu już stawiamy kropkę. Moim państwa gościem był pan ambasador Krzysztof Baliński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam jak zawsze do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania finansowo naszego kanału. Dane wszystkie są w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.